Klient Claudia Wolf, prośba, szukanie płoda jakiegoś. Alessa Gillespie, porwana przez człowieka nazywanego Harry Mason. Żadnego słowa od policji, lokacja porwania nieznana. Stary artykuł z gazety Silent Hill. Alessa Gillespie, 7 lat, umarła w pożarze. Połączenie do teraźniejszej tej sprawy do zbadania. Priorytet niski. Używa aliasu Heather. Zaraz. Sąsiedzi nie znają jej prawdziwego imienia, gdzie ona się chowa. O! Ten! Dziennik Douglasa, okej. Okay. Jak on się tu znalazł? Ja się pytam. Chwila, to przedmiot jest, tak? Egzamin. O, zaraz, coś nowego. Chwila, jeszcze raz, egzamin. Czytałem. Według tych sprawozdań, 24 lata, klientka mówi, że wygląda na 17, czy to możliwe? Żyła w Portland do 12 roku życia, została zmieszana w sprawę morderstwa, Harry jest podejrzany, samoobrona bez żadnych, więc to była samoobrona usprawiedliwiona, samoobrona, więc nie było żadnej kary. Wyprowadzili się natychmiastowo potem, po tym wypadku i zaczęli używać aliasu. Wygląda na to, że nie ma żadnego połączenia z tym z przestępcą, tylko to tylko jakiś dziwak okultystyczny, trochę powalony w łeb, Silent Hill. Okej. Okay. Czy ja wziąłem ten dziennik, kiedy grałem w tą grę po raz pierwszy? Nawet nie jestem pewien. Gdyby tak oddać mu ten dziennik teraz, ciekawe co się stanie. Mam coś dla ciebie. Okej. Dobra. Ta sama scenka, niech będzie. W takim razie oddam mu kiedy indziej. Dobra. To tu. Trzeba iść. Mamy łeb lalki, mamy pantofel. Chyba coś nam jeszcze będzie potrzebne. Bo coś mi tu śmierdzi łamigłówką. Snow White Doll. Królewna Śnieżka. Kopciuszek. To wiem, gdzie ma iść. Użyj. Ale co Królewna Śnieżka ma wspólnego z łubem lalki? Jakby co, to ma dużo wspólnego z jabłkiem, ale... A co my tu mamy? Zdjęcia. A, dobra, rozwiązałem już tą łamigłówkę. I co to nam dało? Chwila. Dobra. Nie mogę przejść. Okej, zobaczmy. Czy to szmok? Chwila. Tak, jest fajny. Lubię smoki. Strzeże skarby. To jest tylko dekoracja i nie jest wcale straszne. Smoki są fajne. Lubię je bardzo mocno. Kurde! Zabierzcie nam komary i dajcie nam smoki do jasnej cholery. Albo szerszenie i osy. Pszczoły jeszcze mogą być. Bąki zresztą też. Pszczoły są pożyteczne. Chwila.
Jeżeli tędy wychodzimy na zewnątrz, to ja chcę zobaczyć jeszcze, co się dzieje tu. A, dobra, nic się nie dzieje, więc idziemy tędy. O kurwa! Nie! Paszli won ode mnie. Save! Harry Mason! Dalia jest tą, która to powiedziała. Powiedziała, że dziewczyna była demonem. Że wzięła moją córkę za ofiarę. To nie jest naprawdę wiarygodne. No w końcu wygląd to nie wszystko. Kiedy widziałem to zdjęcie w szpitalu, w szpitalnym podziemiu, pomyślałem, ta dziewczynka wygląda jak Cheryl. Czy to właśnie dlatego czuję się w ten sposób? Coś i tak dzieje się niedobrego. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Ale nie mogę myśleć o niej, że jest jakimś demonem. To jest tylko moja wyobraźnia, czy właściwie jest mi przykro z jej powodu? Czemu czuję, jakby szukała czyjejś pomocy? Cheryl jest dla mnie najważniejsza. Wszystko inne może poczekać, póki jej nie odzyskam. Ta data i podpis na końcu. Jest 17 lat wcześniej, podpisane przez Harego. Tak jest. To są nasze save pointy z Silent Hilla 1. Ta nostalgia. Dobra, rozumiem, spadaj. Gdzie ja muszę tutaj iść? Tędy? Powiedzcie mi, że po drodze żadnych apteczek nie zostawiłem. O Jezu! Oh my God! Thank you so much! Nie, zaraz. Tak się rozglądam. Jakiś potwór nieżywy, z tego co widzę. Tu jest dziura. Nie podchodźmy do niej. To może się źle skończyć. Tu też jest dziura. Też nie podchodźmy do niej. Chyba wiem, co teraz będzie. Jeszcze nie jestem gotów na to. Ale gra ma w dupie to, czy jestem gotów, czy nie. Okej. Let's fucking do this. Jak tam moje uzdrowienia? To jest walka z bossem, od razu mówię. Trzy apteczki, cztery ampułki. Może dam radę. Wiem, co tu trzeba robić. Chwila, przypomniałem sobie. Trzeba te konie zajebać jak najszybciej. Dobra. Chwila. Wezmę buławę. Kurde, konie z piekła rodem. Dobra, trzy. Dobra. Mam nadzieję, że zarąbi ich wszystkich. Okej. Dobra, te konie tylko dwa hity wytrzymują. Nie wiem czemu, ale ja się nie skarżę. Ten już trzy. Cztery? Pewnie dlatego, że dupę mu atakowałem. Trzeba mordę mu zaatakować. Trzy? Cztery? Dobra.
Cholera, Heather! Nie chybiaj! Dobra. Mam nadzieję, że ten ich oddech mi nie zadaje obrażeń. Dobra. Okej. Wy się nie ruszacie. Zadajecie mi obrażenia, okej. Ostatni. Dawaj, Heather! Czy to wszystko? Nie mówcie mi, że jakiegoś... pominąłem. Wszystkie stoją! Nie, kurwa, nie. Nie mówcie mi, że to game over. Okej, dobra. Chyba, mam nadzieję. Dobra, to nie jest game over. Okej. To ty. Moja druga połowa. Z nożem. Alessa the Killer. Okej. Status. Raz mnie piźnie i pewnie HP do czerwonego będzie, nie? Ile mam nabojów? 7. Ona też blokować potrafi. Cholera. Heather, wiej! Nie blokuj się na tych... Oh, fuck me. I czemu mi pad nie wibruje? Do jasnej cholery. Chwila. Apteczki, apteczki. Nie, kurde, tutaj! Ampułka raczej. Niech będzie. Chodź, kurde. Gdzie ona jest? Chwila. Dobra, dobra, mam strategię. Przestań biegać. No dobra, no chodź. Idzie. Okej, dobra. To i pierwsza faza, chwila. Ostatnie 3 naboje strzelby. Okej. Jak to teraz załatwić? Jak zarobić i się nie narobić?
Cholera. Chwila. Fuck me. A gdyby tak? Reload. Zobaczymy. Gdyby tak pozwolić, żeby nas pacnęła. Cholera. Zablokowała. Nie ma mowy, to nie działa. Fuck! Dobra, teraz chyba mój pad wibruje. Dobra, nie, nie, nie. Dobra, użyję apteczki. Reload. Reload. Chyba że... Czemu by nie zablokować? Chyba że chwila. Nawet nie pamiętam, jak się tu blokuje, więc hej. Kurwa. Chwila. Oh my god, coś mi się zdaje, że... Nie uda mi się. Nie, kurde! O to mi chodziło. Powiedzcie mi, że to koniec, błagam. Niech będzie. Teraz pewnie ze strzelbą przyjdzie. O kurwa! Nie, rura! Dobra, jest. Nawet nie wiesz, gdzie jestem, kurde. Kółko łazisz. Sama nie wiesz, co się dzieje. Kurde, nie idzie mi aż tak źle. Patrzcie, jak zaraz odszczekam te słowa. Chwila, nie mam nabojów. Mam trzy, dobra. Dawaj, chodź. Dobra, mogę wsadzić trzy strzały. Gdzie jesteś? Gdzie ty tam biegasz? Dobra, znajdę cię. Coś mi się zdaje, że to jeszcze nie koniec. Kurwa, SMG! Powiedzcie mi, że to jej ostatnia forma.
fucking god! O nie! Kurde, przyjdź i mnie walnij, a nie strzelasz! Fuck! Cholera! Sorry teraz, że nic teraz nie mówię, ale dzieją się tutaj dziwaczne rzeczy, więc... No scope, bitch! Cholera! Pad mi wibruje. Dawaj. Shit, dobra. Cholera. Czyżby? Powiedzcie mi, że to koniec. To chyba koniec. Holy shit. Co zostało? Lepiej będzie dla mnie, jeżeli umrę. W końcu niczego się w końcu nie boję. Te dziecko, ten demon. Kiedy myślę o tym nieskończonym bólu, które przyniesie, kiedy będzie urodzone, zdecydowałam, że zamiast cierpienia i okropności znosiłam ten cały chory pokój. Tak jakbym chciała mieć bardziej łagodną i pokojową śmierć dla mnie. Dlaczego się nie daje? Nigdy nie myślałam o sobie jak o takim głupcze, o głupcu Alessa. Cóż, dziwne, że w ten sposób ciebie nazywam, skoro w końcu jesteś mną. Ale wiesz co? Ty i ja nie myślimy w ten sam sposób. I to nie tak, że nie pamiętam tego chorego pokoju. Dobra, pad mi wibruje. Mam nadzieję, że znajdę jakieś apteczki. Kurde, wyjdzie, że jednak będę musiał rozwalić tego bossa bez żadnego uzdrowienia. Bo nie będę żadnego miał! Okej, która godzina? Zaraz druga. Trzeba będzie powoli kończyć. O, chwila. Namaszczona przez zła tego świata, trzymamy nasze smutki w nas. Tylko ty możesz wyleczyć nasze rany. Każdego ranka po południu, wieczora i nocy wzywamy twoje imię i modlimy się o dzień twojego cudnego zmartwychwstania, czy niebowstąpienia. Stąpienia, o! Daję ci niezasłużenie moje ciało i moją wieczną duszę. Nieważne jakie ciemności na mnie spadną, niespoczne, zaraz, zniosę wszystko z tobą przy mnie. Jako dowód twojej cudownej mocy,
Zaraz winien ten willing souls, ten poprowadź twoje posłuszne i chcące dusze do drogi do nieba. O Panie, nie damy się mocy temptacji, mocy zboczenia czy coś, tak długo jak będziemy Ciebie mieć w naszych sercach. O Panie, uratuj nas Twoją kompasją, Twoim współczuciem, o Panie, obdarz nas Twoim błogosławieństwem, o Panie, abundance to nie wiem, co to jest. Chwila, sprawdzę w Google Translate. AB, nie AD. Obfitość, dostatek. Czyli obdaruj nas Twoim dostatkiem. W takim razie. Pad ciągle wibruje. Koniec modlitwy. Coś jest napisane na drzwiach. Drzwi są wrotami, które prowadzą do drogi do nieba. O kurde, Embrace the Bosom? Co to jest? Chwila. Bosom. Biust, pierś. Embrace. Obejmij pierś Świętej Matki, ten przyznaj się do Twoich grzechów i bądź wybaczony. Wieczny spoczynek może być Twój. Scenka, coś mi się wydaje. To już tu, to kościół. Ostatnia miejscówka w tej grze. Cześć, Cipo! Przez drzwi, jak cywilizowany człowiek! Vincent, wasn't it? He led you here. When will he cease his meddling? But it's just as well. Luring you here also serves my purposes. Checkmate. Szachmat. The time is not yet at hand. The time when all will be forgiven their sins. When the paradise we have long dreamed for. Chyba ty, nie my. After the judgment and atonement, an eternity of bliss. Oh, Alessa, the world you wanted is nearly here. Chyba świat, którego ty chciałaś. That's not what I want. No właśnie. Not you. Alessa, your true self. But I am Alessa. My little Claudia, my dear sweet sister. Alessa, is it you? Oh, how I've missed you. I don't need another world. It's fine the way it is. But you said it yourself. The world must first be cleansed with fire. But that's not what I want now. Alessa, don't you want happiness? Have you become blind to all the hopeless suffering in the world? To ja pierdzielę, jak ci to przeszkadza, to zacznij się gdzieś w jakiejś jaskini. Pad mi wibruje. Besides, I'll never forgive you for hurting my father. I wish only for the salvation of mankind. But for that to happen, the world must first be remade. And for that, we need God. You self-righteous witch! No one is. No właśnie!
Nikt jej nie prosił o pomoc. I spierdoliła. Okej. Widzę, że tutaj mamy save'a. Zużyję moją ostatnią apteczkę. Kurde, ale żeśmy dostali w pierdziel od Alesy. Połażę trochę po okolicy. Po raz ostatni, by zobaczyć, czy może coś będzie ciekawego. Ale nie. Wygląda na to, że nie ma nic ciekawego. Ach, no dobra. Co my tu mamy? Eye of Night. Oko nocy, dobra. Karta Tarota. Więc tak, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o tę sesję z Silent Hilla trójki. Zapiszemy od razu. Więc tak, następna sesja będzie już ostatnią sesją z tej gry. Jedyne, czego się obawiam, to to, że nie będziemy mieć już uzdrowień do walki z ostatnim bossem. Mimo tego, że pamiętam, że nie był zbyt wymagający i tak dalej, ale najbardziej to ja boję się chodzenia po tej miejscówce, ponieważ będzie dużo takich... No, będą oczywiście przeciwnicy, no bo czemu mieliby nie być, no nie? I tak, no teraz już wiemy, że Heather to Alesa. Rozpierdzieliliśmy naszą drugą połowę, ale ja mam wrażenie, że to raczej to pogodzenie się z tą naszą drugą połową było, ale żeby to zrobić, to musieliśmy ją rozwalić. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale hej, ja nie robiłem tej gry, tak czy siak. No, mam nadzieję, że wam się podobało. No, 2 miesiące to długi czas, ale hej. Tak jak powiedziałem, boję się o moje uzdrowienia i tak dalej, ale myślę, że damy radę. Damy radę! W końcu jesteśmy Heather Mason! Czy tam Alesa Gillespie. Jesteśmy i Heather, i Alesa. Więc hell yeah! Pewnie, że damy radę. Okej, więc to by było na tyle. To był PG z tej strony. Widzimy się następnym razem. Cześć!